Witajcie, przed wami Beszu w kolejnym motovlogu. Bardzo dawno nie było materiału, jak zwykle. Też ponieważ mało jeżdżę i w sumie jadę się właśnie przejechać, bo dawno, że nigdzie nie był. O, co to za tabliczki mi tu postawili? Co tak kurde ma być? Herby! I na nasze skałki. Ścieżki rowerowe. A pojedziemy sobie tam. Kainy zobaczymy. Ścieżkę rowerową. Znaczy się ścieżki nie ujrzymy, ale... Ale na karmen się można, kawałek w las. A, ale żem dawno nie jeździł. Masakracja! Masakracja! Jest hajda się przejechać w końcu. Po tak długim okresie. Właśnie, bo tu jest teraz objazd. I trzeba chyba będzie objazdem pojechać. Taki, zobaczycie, zresztą zajebisty objazd tutaj nam zrobili. Na wiosce. Znaczy się to, że tutaj jedziemy teraz jakąś paryją. To jest najmniejsza sprawa, tak? No, zresztą farma kozówek. Kurczę, szybko i dziebko paruje. Muszę sobie uchylić, żeby kaina coś widzieć. Ej, proszę bardzo, objazd w lewą stronę, tak? I gdzie nas tu prowadzi ten objazd? Zobaczmy też, no widać cię. O, z tyłu dupkę. Ale błotka. Zero przytępności! Jak ja tu mam jechać maturem? Jak ja to wam biją, mi to ślizga! Kurde! I zobaczcie, jaki piękny objazd tutaj mamy przez wioskę. Może wam potem pokażę, jak... Dlaczego ten objazd tu w ogóle jest? O ile coś tam dzisiaj montują. A, troszkę męczymy giebeka. Tyle czasu nie jeździłem. To można troszkę poszaleć. Ale dupka się ślizga, ja się kręca. Będzie śmiechu, jak zaraz zaliczę jakąś glebę gdzieś tutaj. Nie, wy tego nie widzicie, ale mi... Za każdym razem, jak przekazuję was mi... Poczeka dupka. Znać konkretnie! O kurde, ale tu dziury! Masakra! Jak ktoś tu ma autem przejechać? Jak ja to maturem? Moim terenowym, krosowym. Mam mały problem. Ciśniemy do was. To się objazd skończył. No pytanie, czy on w ogóle aktywny, bo możliwe, że dzisiaj nic nie robią. Ale przynajmniej miałem frajdę. Poszaleć trochę po takim błotku. Ale widzicie, taki piękny objazd nam zrobili na wiosce. Tam troszkę niżej po prostu robią remont, tak jak to w Polsce zrobili drogę piękną, ładną. Teraz ją ponownie remontują, bo oczywiście tak zrobili remont, że zepsuli całkowicie i muszą remontować jeszcze raz. No dokładnie, widzicie, taka duża skarpa tam zawala się to wszystko i tak dalej. 6 na godzinę. Dobra, idziemy 35, może być. Złammy te hardkorowe przepisy. Co drogo, właśnie ciekaw jestem, jak wyjdzie jakość dźwięku, bo w końcu downgrade'owałem, czy jak to tam się mówi, sterowniki, czy tam aktualizację mojej kamerki. I mam nadzieję, że powróciło do starych dobrych czasów, jeżeli chodzi o jakość. Ale kurde, takie widzicie, zbyry nam to porobili. I no, się skupić człowiek na jeździe nie może, jak mu dupkę tutę. Ja ci pierdzielę. Hopki.
No w razie, mam nadzieję, że jakość dźwięku się poprawiła. I też wszystko gitmalina w ogóle. Ale dawno dupka nie wytokę mu tego. Szczerze, no mówię, szczerze, dobry miesiąc czasu, w sumie praktycznie. Mogę powiedzieć, że w zasadzie to nie wsiadałem na motura, tak? Jedynie gdzieś tam co wsiadałem, to powiedzmy przejechać się do sklepu po przysłowiowe bułki czy jakieś małe zakupy. I to wiecie, jechałem tam ten kurde krótki odcinek parę metrów i tyle, tak? A tak, żeby się przebić gdzieś dla frajdy, bez plecaka, pomęczyć trochę maszynę, czy po prostu się powozić. Oj, to dawno, naprawdę dawno, bardzo dawno nigdzie nie byłem. A tym bardziej jestem w lesie. W sumie nie było planowane się wybierać do lasu, ale że tak jakoś wyszło, no to to wiecie, nie? Można będzie się tutaj pobawić, pomęczyć. Kurde, wycinki jakieś hardkorowe robili. Ocież w mordkę Jerzyka. A jesteśmy w herbach. W takich skałkach. Może by tu wyjechać, mając standardową trasę, ale z tą oponą raczej mission impossible. Tam bym się wybrał, ale tam jest, wiecie, zakaz jazdu tam i to wiem, że ludzie pilnują. Ale to do góry. Spróbujemy. Wiecie, górka nie mała, tak? Tutaj większymi maszynami mieli problem niektórzy. A i śliska opona, ale idzie! Okej, ogień! Ciśniemy! Idzie, kurde, jak... Jak szalony! Jedyczko! My ass! Tak, gdzie to droga idzie? Nie wiem, czy ja dobrze jadę. Bo coś widzę, że namodzili. Nie no, fajnie, jak nic nie widzę. Poza liśćmi. Ja to wiem, że były spore dołki swego czasu. No i teraz pojedziemy sobie ze górki. Shit. Jedynka, o kuźwa. To nie miałeś gdzie zgasnąć. A to mi w ogóle hamulec z tyłu piszczy, masakracja. O kuźwa, ale to góry porobili, ja cię kręcę. Hardcore drive, kurde. Kitką maszyną. Jak widzicie, całość mi pływa. Ale bym leżał. Oj, to jest ta. To jest to, co pasuje lubi najbardziej. W moturach. Aj, to jest całe moje zury. O, to jest to. To jest to, moi drodzy. Dobra, może materiału nie będę już ciągnąć. Ja się przełączę, zrobię, bo nagram wam dwa materiały, żebyście mieli chociaż co więcej oglądać. Bo jestem pewien, że nie będę miał okazji nic więcej nagrać. A jak powiecie, podzielę to na dwie części. To zawsze będzie więcej oglądania i więcej do zobaczenia. Cóż to jest? Zawsze, to jest stary dom. Taki bardzo stary, on w ogóle nikt tu chyba nie mieszka, ale... Tak, bo to jest deskami zabity. Ale co to za parking jest tej? No gdzie na grzybach pewnie. No bo leśnicy jacyś nie, na leśnicy raczej nie. Patrzmy, że coś tutaj pisze, czy to jest jakiś wjazd, jakiś parking. Opatrzmy to. Ale to już w kolejnym odcinku! Także trzeba się do
Dobreska w kolejnych odcinkach. Elo, yo! I zapomnijcie o łapce w górę.